Cześć, z tej strony Sol, zapraszam Was do Cities Skylines 2. Poza nagraniem zrobiłam sobie dzielnicę i przypisałam wszystkie budynki, takie jak budynki służby zdrowia, szkoły, ochronę przeciwpożarową i policję do dzielnic, które są na wyspie, żeby przypadkiem mi tutaj nie jeździły. Tutaj też stworzyłam taką dzielnicę przemysłową, gdzie no też te budynki służb działają tylko w tym rejonie, także nie będziemy tutaj ich wysyłać wszędzie, żeby nie było za dużo bałaganu i za dużo korków się tworzyło. No tutaj znowu są problemy z tymi klientami, więc no jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkańców. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już zaczniemy tutaj coś budować, ale zanim to zrobimy, chciałabym jeszcze dodać stację kolejową w tym miejscu. No później myślę, stworzymy taką trasę wyłącznie pociągów, wyłącznie po mieście, tak? Po naszym tym terenie całym. Może kiedyś dodamy jeszcze metro, właśnie, słowa mi zabrakło. Dodamy jeszcze metro, żeby wszystko połączyć, ale jak na razie możemy wykorzystać właśnie te tory. Są wszędzie rozmieszczone, tutaj tak samo, więc no, szkoda by było nie wykorzystać. Nie wiem, może jeszcze dodamy tutaj jakiś przejazd koło tego mostu, jeszcze te tory dodamy, może kiedyś. Dobra, to co? Zaczynajmy od wstawienia. Myślę, że tu będzie najlepiej, żeby oni tutaj wyszli, żeby mi to wyszło tutaj, gdzie jest na zewnątrz, gdzie są na zewnątrz tory. Zaraz zobaczymy, jak to by wyglądało. Towarowych właśnie, to też by się przydało, ale mniej więcej myślę, że można by było w ten sposób dodać, chyba odwrotnie, bo tutaj właśnie są te tory i rozszerzyć na dwie części. I to by mogło fajnie funkcjonować. Górą byśmy musieli jakoś zrobić ulicę, ale to by fajnie funkcjonowało, więc chyba wstawię od razu bez zbędnego tutaj gadania, a mogą najpierw ten teren wyłagodzić, ale może tak się uda. Troszeczkę chociaż. Chyba nie. Dobra. Zróbmy to. To są pojedyncze. Aha. No to będzie wjazd tędy. Pod kątem ciach. I wyjazd tędy, w ten sposób, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie to funkcjonowało dobrze. I teraz tak, myślę, że zwykłą drogę po prostu pociągniemy sobie dalej. Mamy tutaj już jedną, zrobimy wzdłuż. Tutaj jest takie coś, dobra, poczekajcie chwilę, zróbmy tutaj coś takiego, żeby oni mi tutaj nie narzekali. Tu wygładzimy. No aż tak to jest ciężko. No i chyba jestem na... ojej, dobra. Zepsułam. Znowu tutaj będzie źle, dobra. Troszeczkę odsuniemy tylko i teraz wygładzimy. O, właśnie. Tylko tutaj musi być tu. Właśnie, może najpierw drogę postawię, a później będę wygładzała i poprawiała. Jeszcze dalej. Teraz będzie ok. Tak.
chyba mamy to. No i dobra, fajnie. Fajnie. Szkoda, że... Chyba, że pod spodem damy tutaj tą drogę. Bo nam się takie coś zrobiło. Zobaczmy, jakby tutaj... Czy fajnie by wyglądała połączenie tej drogi. Oj, drzewko. Chciałam cię zostawić. Ładny byłeś. I teraz w jakiś sposób... Musielibyśmy chyba górą albo dołem. Spróbujmy dołem. Tylko to będzie za krótko. Tak, i teraz spróbujmy na górę wyjść. Tędy. Okej. Wiecie co? Możemy tak zrobić. Czemu nie? I myślę, że dzięki temu możemy zrobić taki jednopasmową, znaczy w jednym kierunku. Tutaj będzie wjazd właśnie. I tutaj będzie z powrotem. O. I teraz będzie takie, będą okrążali tą stację końcową pociągów. I teraz, żebym ja mogła złapać tą trasę towarową. Czy ja złapię tą trasę towarową? To jest towarowa? Chyba nie. My chyba nie mamy w ogóle towarowej tutaj. Aha, bo oni wjeżdżają tędy. Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy najpierw z tej strony, na przykład z naszego portu. Zaraz, bo musimy gdzieś zacząć i gdzieś zakończyć. Tylko nie chciałabym właśnie daleko jechać z tym. Tutaj w sensie, do końca. Bo nasza towarowa... W ogóle nie mamy... gdzie są te trasy nasze? Mamy tramwaj 1, tak. I tutaj jest towarowa. Jedną trasę towarową mamy. Zmieńmy jej kolor, bo ja jej nie widzę w ogóle. Tak, o czerwoną poproszę. I teraz, gdzie ona jest? Aktywuj? Dezaktywuj. Nie. Nie dezaktywujemy jej. Chcemy ją podejrzeć. Gdzie ona jest? Stędy. OK. Jedzie tutaj. Skręca w tą stronę. Więc musielibyśmy zrobić tak jakby drugą trasę, która by jeszcze z tego miasta szła. Więc... Dobra. Zróbmy tak, jak tutaj jest. Czyli dodamy sobie trasę kolejową tutaj, tutaj. Lecimy do portu. Najwyżej będę modyfikować, jeżeli będzie za dużo tego wszystkiego. I teraz tak, tutaj i wtedy tędy i z powrotem. Nie wiem, czy z powrotem dodawać w tą stronę, czy może już nie. Może wracamy po prostu tą drogą. Wróćmy tą drogą. Dotąd i z powrotem tutaj. Poczekajcie. Z powrotem
Jak to zrobić? Bo teraz nam się nie łączy. Dlaczego nam się tutaj nie łączy? W ten sposób. Mamy już ją? Chyba ją mamy. Tak, dwie linie. Dobra. To zróbmy na przykład jakąś pomarańczową, żeby nam była bardziej widoczna. No, jest towary, tutaj wszystko działa. Druga linia do drugiego miasta. Okej. Nie wiem, czy tutaj dobrze zrobiłam, że się krzyżują dwa razy. Wiecie co? Jeszcze inaczej. O jeny, jak mnie denerwują ci, co gadają. Jak to teraz złapać? Ja chcę pomarańczową. Zawsze tutaj mam ten problem. Chcę tylko pomarańczową widzieć. Dlaczego oni mi na czerwoną wchodzą? Chcę tą jedną pomarańczową. Właśnie to jest wkurzające w tej grze, szczerze powiem. Nie mogę złapać tej pomarańczowej, bo chciałabym przenieść, żeby tutaj wjeżdżała. Początkowo, a później z tej strony. No i jest ból. Musiałabym tak zrobić. I teraz czerwoną. Czerwona gdzieś mi całkowicie zniknęła. Tak jest. Muszę ją tędy wstawić. I chyba jest ok. Dobrze, jest. Udało się. Na szczęście nie było dużo kombinacji. Dobra, włączmy czas. Myślę, że już będzie w porządku. Nie wiem jak z tymi... czy będzie wystarczająca ilość pojazdów, ale chyba tak, bo rozbudowaliśmy ostatnio, więc na razie zostawmy to. Co dalej, kochani moi? Myślę, że dodamy jeszcze tą stację dla mieszkańców. Dobra, towarową mamy. Teraz zróbmy stację dla mieszkańców i też dodajmy nasze pociągi. I teraz tak, dworzec kolejowy. Tu jest trochę pod kątem, więc może gdzieś tak moglibyśmy wtedy tak naprawdę... O, tutaj jest... No właśnie, nie jest prosta ta droga, dlatego nie mogę jej przyłączyć. Ale możemy zrobić to w ten sposób, że... ustawimy ją tak. O, zmniejszymy trochę te... Zmniejszymy trochę te powierzchnie. Ale coś tu dalej nie gra. Tutaj możemy. Dobra. Okej, dobra. Mam nadzieję, że się zmieszczę z tymi torami tutaj. Chociaż z tej strony by było lepiej. Ha, ha. Dobra. Przesunimy to. Koło transformatora będziecie. Nie można dokleić, naprawdę. To by nam tak ułatwiło. O, jest. Jest. No i dobra. Tak będzie lepiej. Jesteśmy przyklejeni do ulicy i teraz musimy jakoś wykombinować, no tylko właśnie tutaj będzie ciężko z wykombinowaniem torów, żeby wszystko się zmieściło. Poczekajcie, jeszcze pokombinuję trochę. No nic, a jakbyśmy... w ten sposób zrobili. Tutaj będzie dobry dostęp. I teraz wiecie co? Mam taki chytry plan, żeby po prostu zrobić ulicę
inaczej. Inaczej zrobimy tą ulicę. Tak, tak, możecie krzyczeć. Zaraz wam tutaj oddam. Zrobimy w ten sposób. Czyli nie możemy do ulicy przyciągnąć, znaczy dworca do ulicy, to ulicę do dworca dodamy i jest git. Sprawdźmy, czy wszystko będzie. Tak, tutaj nie będą mieć dostępu do ulicy, ale to zaraz się zmieni. Oddajmy im te fabryki. No, już nie płaczcie, już wam oddaję. A tu chyba było tak. Tutaj była komercja, tutaj jest i tutaj była komercja. Dobra, robimy tak. Dobra. No to co, teraz musimy się pobawić z torami naszymi. Jak zwykle. Nie wiem, czy stąd nie pojedziemy w ten sposób. I tu już możemy... Aha, to jest prosta. I teraz możemy zakręcić. A, za duży zakręt. Dobra. Tutaj możemy podłączyć się. Nie możemy, tak? Okej. To jeszcze raz. Nie te drogi może. Przecież robimy tory. Dobra, zróbmy w ten sposób. To będzie w ten sposób. I teraz tak. Troszkę tutaj mają pod górkę. Nie wiem, czy to zmieniać, czy już zostawię. Ojej, ale nachylenie mają spore. To wiecie co? Chyba to poprawię jednak. Ale to, to jest w jak najlepszym porządku, tylko po prostu troszeczkę im tutaj w ten sposób zrobimy. Nie, tak zrobimy. O, właśnie, o to mi chodziło. I teraz powinniśmy ładnie tutaj mieć te tory podłączone. Na szybkości zrobimy ciach. Dobra, działa. I teraz z drugiej strony. Nie wiem, czy nie zrobię podłączenia pod spodem. Zaraz zobaczymy, czy zmieścimy się z naszymi torami. Jeżeli tak, to zostawię chyba. Za duży tutaj jest kąt chyba. No nie, tak nie może być. W ten sposób. No, coś krzywo nam tu wyszło. Ale tu jest ok, ja bym to poprowadziła. O właśnie, w ten sposób. Teraz możemy przyłączyć te tory. I teraz te tory. Ajajaj. Dobra, czekajcie. Coś tutaj nie gra. Nie chcę nam podłączyć tego. Nie no, tutaj za blisko będzie to. Ale tutaj już jest dobrze. No nic. Będzie tak, jak jest. Teraz możemy podłączyć naszą linię. Ale coś tu nie gra. Poczekajcie. To są dwie linie, tak? Tylko teraz właśnie, znowu nie wiem, jak to przełożyć. Towarową my tutaj mamy, czy o co chodzi? Dlaczego? A, dobra, już widzę. Musimy tutaj jednak to zmienić. Nie chcieli nam tu podłączyć się.
nie chcieli nam się podłączyć. Teraz. Teraz jest dobrze. No to skoro teraz jest dobrze, to powinniście mi tutaj złapać jedną część i drugą część. Tak. Jest. Czy to jest towarowa? Chyba to jest towarowa. Tak. Kolej, trasa towarowa 2. Dobrze. Czyli mamy tylko jedną tą trasę. No i pięknie. Zahaczamy jeszcze tutaj. Działa. Powinno się tutaj wszystko kręcić ładnie. Jeszcze nam świeci brak pojazdów, więc szybciutko dodam nasze autobusy i wykorzystamy ten teren, bo tutaj jest pusto jak nie wiem co. Więc spokojnie możemy dodać tutaj zajezdnię autobusową. Chyba tędy, nie będę robiła... Poczekajcie. Nie, przecież u nas tutaj będzie potrzeba dodawania różnych rzeczy. Więc... dodajmy im tutaj drogę. Ojej, jakiś pożar. Mam nadzieję, że nie jest straszny. Pokażcie, gdzie. Aha, daleko. Po tej stronie? O nie, nie, tylko nie ten las, please. Kurczę, blade. Mam nadzieję, że nie rozrośnie się tak jak ten. Dobrze, ale mamy nasze autobusiki. Zmieńmy. O jeden. Zmieńmy je tutaj. Będziemy mogli dodać jeszcze jakieś dodatkowe. Po drugiej stronie też można dodać, ale jest daleko od tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, czy już dodawać te dodatkowe rzeczy, dodatkowy garaż. Chyba nie, bo to niepotrzebne koszty. Musimy pamiętać, że tutaj możemy jeszcze rozbudować. Zabrałam im zajezdnię, oni się pogubili. Okej, mamy to. Dobra, wiecie co? Myślę, że na dzisiaj skończymy. Na następny raz zostawimy rozbudowę tych wszystkich tras. Także dodaliśmy dworzec kolejowy i stację końcową dla pociągów towarowych w nowej dzielnicy przemysłowej. No, poza nagraniem, ale usystematyzowałam wszystko, żeby działało to, co jest na wyspie, żeby działało na wyspie. Natomiast tutaj, żeby oddzielnie, tak jakby ta część była oddzielna. Dodaliśmy zajezdnię, także mam nadzieję, że tutaj będzie się rozrastało miasto. Mamy duże zapotrzebowanie na budowę domów, więc myślę, że na następny raz już tutaj będziemy się rozwijać. Dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No i trzymajcie się. Pa, pa!